Hello guys, witam cieplutko wszystkich, Zebach z tej strony. Słuchajcie, kilka uwag o tym, co tu gramy. Oczywiście, jak słyszycie, przepraszam, znów coś mam z mikrofonem. Check. Jak słyszycie, klimat dość taki bluesowy. Więc ja gram dość prosto, wiecie. To będzie lekcja, przepraszam, lekcja zupełnie dla początkujących. G5, C5, D5. Czyli nasze tradycyjne power chords. I możemy to grać w dowolnym miejscu na gryfie oczywiście. Akurat G sobie możemy w każdym, prawda, gdzie jeszcze jest wam wygodnie. Co możemy grać w tej każdej pozycji na gryfie. Więc słuchajcie, ja po prostu uderzam G5 i podnoszę palce. Dwa uderzenia w G5, podnoszę to, co mam pod palcem i dokładam z powrotem G5, czyli puste struny pod palcem. I potem tu na piąty i trzeci. Z tym, że przy tym pierwszym ja staram się uderzać strunę drugą i trzecią, prawda? Niekoniecznie od pierwszej uderzam, prawda? Czyli gdzieś tu sobie tak strunę HG, troszeczkę D. Prawda? I wszystko. Dwa uderzenia, puste. Znowu G5 i potem przenoszę strunę niżej, prawda? Z tym, że teraz już staram się tu po tych pierwszych biolinowych. Pierwsza, druga, trzecia, prawda? Możecie po prostu do Deide. Też biolinowe raczej staram się uderzać, czyli D5 dwa razy zdejmuję to, co mam pod palcem, czyli i po siódmym i piątym, to co mam, prawda, tu najbliżej palca, czyli próg siódmy i próg piąty, potem wracam na trzeci próg do C5 i to, co mam najbliżej, piąty, trzeci i wracam do G. Widzicie, ja to prawda oszukuję, bo to jak to jest tyle. Puste. Możemy tylko te dźwięki, melodyjkę samą wybrać. Prawda, bo to się robi po podniesieniu tych palców, więc jeszcze prościej możecie. Zwróćcie uwagę tylko. Możecie, prawda, jak czujecie, ale ten root jest taki, żeby tu mieć tą oktawę i te przy G, przy C zrobić bardziej po biolinowych i przy D podobnie, identycznie jak na C ja gram po biolinowych i po G. Troszeczkę staram się HG bardziej, bo to już za wysoko. I słuchajcie, to jest tak, jest dużo tych wysokich dźwięków. Więc jak gracie na koniec frazy to D, ono jest za niskie. Wiecie, co mi dobrze brzmi? Zwróćcie uwagę, jakie. Prawda? To G, G, C. Do G wracam. D. Chcę frazę, koniec frazy dość, gadam. I powiem sobie z koniec. Nawet tu mi brzmi. Zwróćcie uwagę, że jak jest koniec frazy. Może też, wiecie, te niskie D, czy tu. Ale mi jakoś te D stąd na przykład, z tego, prawda, z tego układu, wręcz nawet to nawet mi brzmi.
To oczywiście bardzo indywidualna rzecz, jak tam kto, prawda, sobie słyszy, to oczywiście możecie zagrać najprostsze D7 na koniec frazy, czyli... lub... kawałeczek D stąd, prawda, że jeżeli czujecie, że powinno to wyżej, prawda, pójść ten koniec frazy. I słuchajcie, więc w tym układzie, jak gramy sobie w ten sposób, to dowolnie po gryfie możemy wędrować. Ale zwróćcie uwagę, możemy grać podążając bardzo za melodią, czyli jak ja jestem w G, ale jak pójdę do C, tu do C mogę aż pójść, prawda, czyli mogę zagrać to samo, co gram tu, tylko na ósmym progu. I potem na D nie grać tu i tu, tylko iść do D, do C. Prawda? Ale tak możecie też grać, jeżeli już troszeczkę poruszacie, prawda, ręką po gryfie, więc tu pójść do D, to samo zagrać. Na tej piątce, prawda? Potem do C. Ja osobiście tu ten pierwszy raz zagrałem właśnie tak prosto. Dlaczego? Bo dla początkujących, bo słuchajcie, to się zmienia, prawda? Ten melodyjność tego się zmienia. Jak idziemy tutaj na C, ta melodia robi się taka, prawda? Taka bardzo smooth, bo więcej jest takiej przejrzystości, to się elastyczny ten blues staje. On bardzo tak kształtuje się za harmonią, prawda? Jak zrobimy, zwróćcie uwagę. Ja zagram po C, prawda? A w tym momencie, jak pójdziemy tutaj, zwróćcie uwagę, jak inaczej harmonia bardzo się taka elastyczna robi. Przepraszam za te hałasy. A zwróćcie. Prawda? On tak do góry się ślicznie faluje. Możecie tak grać. To jest takie bardziej melodyjne, bardziej takie ulizane w tym momencie. Jak gramy tak, to jest bardziej takie bluesy, prawda? Jest bardziej błękitny ten blues dla mnie. Jest troszeczkę brudny taki, prawda? To już mam nadzieję, że to nie jest skomplikowane. Oczywiście możecie tu grać, dokładnie to powtarzać, tylko przenosić. I w tym układzie, jak gracie tym w ten sposób, przy akordach, prawda, no to oczywiście możliwości są mniejsze, bo potem już tutaj jest, prawda, ciężko, prawda, jeżeli zmienicie tonację, jak gracie i tu po tych bliskich, no to, prawda, jest większa możliwość, żeby to sobie w różnych tonacjach zagrać. I ten blues taki, bez tych, prawda, rozszerzeń, jest dla mnie taki bardziej bluesowy, wiecie. Ten staje się taki bardziej słowiański, że tak powiem. Tak, melodyjka sobie biegnie. A słuchajcie, popatrzmy na prawą jeszcze przez chwilę przynajmniej, prawda? Więc słuchajcie, najprościej możecie sobie, jak macie tą G5 postawioną, to tylko i tę zagrywkę z wiolinowych dołożyć. Możecie również, jak macie całe G5, chcecie użyć, no to cóż, tylko zrobić to. Dwa w dół, puste pod palcem. I słuchajcie, dobrze jest tu już trzymać taki groove jak Shadow Blues, you know, żeby ta ręka była... O, może popatrzmy, ja spróbuję. To się później wam bardzo, bardzo przyda, tego typu granie, tego typu ruch w tym ręku. Jeszcze raz powtarzam. To jest bardzo, bardzo ważny moment dla gitarzysty bluesowego, dla gitarzysty, który kocha grać Stevie Ray. Ray Vaughan, naprawdę, ten ruch ręki.
Jak widzicie, ja jedno na pusto robię, tylko po to, żeby trzymać rytm, wiecie. Ten jeden jest bez uderzenia, zwróćcie uwagę. Ten jeden był, prawda? Ja mogę jeszcze ten pusty uderzyć też, czyli to będzie... Ale może nie, tylko nie komplikujmy, zwróćcie uwagę, że tu jest tylko... I jeszcze na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę. Ja włączę bębny, bo to będzie potrzebne w tym momencie. Proszę, posłuchajmy bębnów. Trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Czyli ja bym mógł zwrócić uwagę. Trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Co ja robię w tej chwili? Ja gram w tej chwili bezczelnie równo, bezczelnie pod metronom, prawda? Jak komputer podporządkowałem swoje uczucia głupiej maszynie. Ja nie chcę, żebyście się uczyli grać w ten sposób, wiecie. A oczywiście trzeba ćwiczyć z metronomem, ale nie pozwólcie, żeby metronom zabił was emocje, żeby zabił was uczucie. You know? Czyli ja to gram w ten sposób. A nie. Tak mi komputer każe i głupi metronom. W tym momencie głupi. Czasami on jest bardzo mądry, ale kiedyś może porozmawiamy sobie o tej sprawie. Więc pamiętajcie, że to jest takie przesynkopowane między metronomem te ti-dam, czyli. Więc ja gram, prawda, tu po tej piące zdejmuję palce. Od dołu te dwa robię. Nie, widzicie, raz od dołu, raz od góry. To nie jest takie istotne. Możecie tylko wybrać te dźwięki. Więc słuchajcie, myślę, że to chyba tyle. Jeszcze raz może popatrzmy sobie na ten groove, prawda? Co tu się dzieje? Bardzo proste granie. Piątka zdejmujemy, postawiamy. Wiąże C. Słuchajcie, jak dodacie do tego troszeczkę od siebie, to ma wtedy nabierze takiego charaktera. Zwróćcie uwagę, jak ja w tej chwili zupełnie mam przesynkopowane te, prawda? Jakbym grał z metronomem, jeszcze raz wróć, to by było. Raz, dwa, trzy, cztery. Zwróćcie uwagę, jak ja daleko jestem od click tracka, prawda? Prawda? Starajcie się grać w ten sposób. To doda życia do waszej muzyki. Ja nie chcę o tym mówić, jak gdzieś mam wideo, co robi click track dla muzyka. On zabija mój występ, on zabija wasz występ. Prawda? Są zdania podzielone są na ten temat, whatever. Starajcie się grać to z synkopą i z akcentem, te wręcz. Ja spadam jakby wcześniej, prawda, na ten piąty próg. Ja nie robię. Raz. To nie jest dobra. Czujecie tą różnicę. To bardzo ważne rzeczy w muzyce. To jest cały urok, słuchajcie. Słuchajcie, myślę, że to wszystko na tyle. Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam cieplutko. Zęba był tutaj. And see you next time.